Hej kochani, tutaj Shetty i przyszła pora na zapowiedzi czerwca. I pierwszą książką, która już w sumie miała swoją premierę, jest książka Drapieżne Bestie, wydawnictwo UNDA się rozkręca, wydaje coraz to ciekawsze tytuły. Tutaj mamy znowu nawiązanie do takich panafrykańskich klimatów. Jak zauważyliście, od jakiegoś czasu w tych fantastyce młodzieżowej właśnie pojawiają się te takie wierzenia afrykańskie. I tutaj będziemy mieć historię dwójki nastolatków, którzy łączą swoje siły, żeby osiągnąć swoje cele. Każdy z nich zmierza do czegoś innego, ale los chciał widocznie, żeby współpracować razem. Co ciekawe, będziemy mieć tu jakiegoś drapieżnego stwora, który się nazywa Shetani, tak jak mój pseudonim. Jeżeli jesteście ciekawi, to tak, faktycznie mój pseudonim się wziął z języka afrykańskiego. Dokładniej to była cała historia, że w Królu Lwie w drugiej części, słuchajcie, jak kojarzycie, Witani, to była córka Ziry, ta taka mała. Ona się miała z początku nazywać Shetani, co oznacza diabła, ale właśnie zmienili to, żeby nie znaczyło tak naprawdę jej imię nic. Tak to jakoś było, z tego co pamiętam. A jakoś tak do mnie przygnęło to Shetani, Shetty i tak po prostu zostało. No i nie ukrywam, że mnie ta książka fascynuje. Mam już ją u siebie, natomiast trochę się boję, że jednak wciąż jest to fantastyka młodzieżowa i ja się w tym gatunku coraz rzadziej odnajduję. Aczkolwiek bywają historie, które potrafią mnie na tyle zaskoczyć, że sama nie wierzę, że się w nich tak naprawdę tak dobrze odnalazłam. Następnie. Wydawnictwo Filia stworzyło sobie takie podwydawnictwo, wydawnictwo Hype, i oni z kolei wydają książkę All the Stars and Thief, czyli u nas przetłumaczony na Władczynię Dusz. Mamy tutaj historię dziewczyny, która ma zostać królową. Ona była całe życie szkolona do tego, żeby zostać tą właśnie tytułową Władczynią Dusz. Ma władać potężną magią i musi udowodnić oczywiście, że jest go godna. No bo jakżeby było inaczej. No niestety nic nie idzie po jej myśli podczas takiej ostatecznej próby. No niestety ponosi porażkę, więc musi uciekać, no bo się okazuje, że nie jest godna swojego tytułu. I to, co ją czeka po drodze, to myślę zadziwi ją pewnie i samą, mam nadzieję, że czytelników też, ponieważ nie będzie to zbyt przyjemna podróż, zwłaszcza dla dziewczyny, która całe życie się wychowywała jakby w bezpiecznym schronieniu. Następna, słuchajcie, książka, ja oczywiście mam ściągę u siebie, bo bym tego wszystkiego nie spamiętała. Właściwie też już miała swoją premierę, jest to Cesarstwo Piasku Taszy Shuri. I to się zapowiadało jak taki tak naprawdę, wydaje mi się, retelling Kopciuszka, ale podobno nim nie jest tak naprawdę. Mamy tutaj główną bohaterkę o imieniu Emer, która jest półsierotą, oczywiście nieślubną córką cesarskiego urzędnika. I sprawia wrażenie bardzo cichej i ułożonej, wręcz pokornej dziewczyny. Natomiast no, będzie się, słuchajcie, działo. Książka zapowiada się dosyć dobrze, bo będą na pewno i dworskie intrygi, i mamy tak naprawdę nienawiść do ludzi, którzy będą ją wykorzystywać, i jakieś tajemnice, i no dużo, myślę, wszystkiego. Zresztą Fabryka Słów ma tendencję do wybierania naprawdę dobrych tytułów, więc jestem tutaj naprawdę ciekawa, co z tego wszystkiego wyniknie. No i dobre info dla wszystkich fanów Holly Black, ponieważ powraca z książką, uwaga, dla bardziej dorosłego czytelnika. Ja Holly Black znam oczywiście z Okrutnego Księcia, Niczego Sobie, z paru jeszcze innych książek, średnio. Tutaj mamy Księgę Nocy, która właśnie ma być bardziej dla dorosłych niż typową fantastyką młodzieżową ma być. I mamy główną bohaterkę, która kiedyś działała w takim mrocznym półświatku, potrafiła wykradać wiele tajemnic, potrafiła otworzyć każdą księgę, włamać się do każdego pomieszczenia. Natomiast chciałaby zerwać ze swoją mroczną przeszłością i odpokutować swoje grzechy. Niestety pracuje w takim miejscu, że jest blisko dalej tego mrocznego półświatka, a jest ktoś, kto bardzo by potrzebował jej zdolności, więc będzie chciał ją na pewno ku temu wykorzystać. No jestem ciekawa, jak Holly Black sprawdzi się w takiej książce przeznaczonej dla nieco starszego czytelnika. Nie wiem, czego się mam spodziewać. Ja nie jestem jakąś ogromną fanką Holly Black, ale powiem wam, że z czystej ciekawości po prostu myślę, będę chciała to przeczytać.
No i wychodzi, słuchajcie, coś niesamowitego, co wam mogę pokazać, bo mam stare wydanie jeszcze. Wilczy Trop Patricji Briggs. To jest z 2013 roku. To jest niesamowite, że dopiero po 9 latach mamy wznowienie, ale ważne, że mamy. Ważne, że jest w Polsce wydawnictwo, które nie boi się wydawać urban fantasy. Fabryka Słów, kocham was za to całym serduszkiem i kontynuujcie to. Robcie to dalej, robicie to dobrze. No i Wilczy Trop to jest pierwszy tom serii Alfa i Omega. Mamy do czynienia z tym Alfa, z Wilczycą Omega, więc dzieje się. I jest tu tak naprawdę wszystko to, czego byście oczekiwali od dobrego urban fantasy. Są zmiennokształtni, jest akcja, jest nawiązanie do romansu, jest kryminalna strona całej historii, więc tylko po prostu czytać. I ja urban fantasy zawsze będę polecać, bo to jest po prostu mega dobry gatunek i no, kocham ten urban fantastyki całym swoim serduszkiem. Wychodzi też książka, też wam pokażę. Muszę wstać tylko do tego. Wychodzi polskie wydanie książki Stalking Jack the Ripper i już wam mówię, jak podejść rozpruwacza, tak się nazywa po polsku. Myślę, że Kuby rozpruwacza nie trzeba nikomu przedstawiać. I tutaj mamy właśnie historię dziewczyny, mam nadzieję, że to jest o Kubie rozpruwaczu. Ej, słuchajcie, teraz to nie wiem, muszę przeczytać opis. Mniejsza z tym, rozpruwacz to rozpruwacz, no to się samo nasuwa tak naprawdę. No i mamy tutaj dziewczynę, która pochodzi z dobrego domu, w ogóle mamy oczywiście do czynienia z XIX-wieczną z XIX-wieczną akcją, miesza mi się, z XIX-wiecznym Londynem, mroczne zaułki, wiecie, deszczowa pogoda, takie ponure klimaty, co ma zdecydowanie swój rok. Czemu to w ogóle trzymam w tej ręce, skoro zawsze trzymam w tej ręce, bo jakoś tak lepiej. No i mamy dziewczynę, która jest córką angielskiego lorda i ona skrywa niezłą tajemnicę, bo interesuje się rzeczami, które dobre dziewczyny z dobrych domów nie powinny się interesować. Pomijam kwestię po prostu no pasjonowania się Kubą, Boże, Kubą rozprowaczem. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem, tak mi się wkręciło. Samym rozprowaczem, seryjnym mordercą, bądźmy szczerzy. To ona wymyka się do laboratorium stryja, aby właśnie badać takie wszystkie, słuchajcie, tajemnicze rzeczy. Może już ją sobie odłożę. Czyli będzie się zajmować medycyną sądową. No i dobrze wiemy, że kobiety w tym wieku nie powinny się tam interesować takimi rzeczami, ale ja jej się nie dziwię, też bym się tym interesowała. Więc myślę, że możemy tu mieć bohaterkę, z którą będę mieć nieco wspólnego, więc myślę, że ta historia może mi się spodobać. Nie wiem, czy ją będę czytać po polsku, skoro mam ją po angielsku. Ale może to mnie właśnie zmobilizuje, żeby ją przeczytać po angielsku, skoro już wyszła po polsku. Ja tak zawsze sobie kupuję dużo książek po angielsku, potem się okazuje, że połowa z nich już wyszła w Polsce, a ja ich jeszcze nie przeczytałam. Tak właśnie wyglądają moje zakupy książkowe. Tak. Natomiast no, może to zawsze jakaś motywacja. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, to to, że wychodzi nowa książka Taryn Fisher. Dawno nic nie było od Taryn Fisher, a ja Taryn Fisher naprawdę bardzo polubiłam. Tutaj mam gdzieś jej wszystkie książki. No nie wiem, czy wszystkie, pewnie nie wszystkie, ale naprawdę bardzo mi się podobała ciemna strona Bogini Niewiary, Batmami. No, podobało mi się generalnie wszystko od niej, co czytałam. Póki co to mi się podobało, więc kolejny thriller od Taryn Fisher, który naprawdę robi robotę z głową. No, to jest naprawdę fajna zapowiedź. Tytuł Niewłaściwa rodzina. I będziemy mieć tu do czynienia z terapeutką, która będzie jakby analizować pewną rodzinę, która na pozór wydawała się być idealna. Ale dobrze wiemy, jak to jest w tych książkach z tymi idealnymi rodzinami, że to po prostu jedna wielka ściema. A ponieważ ten Fisher naprawdę potrafi nieźle zamieszać i zrobić naprawdę takie creepy akcje, to jestem mega ciekawa, co tutaj się będzie dziać. I dawno naprawdę od niej nic nie czytałam, więc czuję, wręcz poczułam taki, słuchajcie, niedosyt. Jak zobaczyłam tę zapowiedź, to poczułam, że właśnie czegoś mi brakuje i mam nadzieję, że ta książka wypełni tą pustkę w moim sercu. Patrząc dalej, wydaje mi się, że mam jeszcze wam do powiedzenia o czterech książkach i może najłatwiej będzie powiedzieć o Niechcianym Następcy Daniel Eliensen. Autorka po raz kolejny zabiera nas do świata Królestwa Mostu, natomiast mamy tutaj do czynienia z inną historią, z innymi bohaterami, ale jakby wciąż oscylujemy w tym uniwersum. I Królestwo Mostu było całkiem przyjemne. Potem się pojawił drugi tom, gdzieś tam Roczne Wybrzeże. W ogóle Daniel Eliensen to jest fajna autorka, której książki ja naprawdę
lubię, więc tutaj znowu będziemy mieć podobne, obstawiam, klimaty i podobny motyw z romansem, bo jednak w jej książce są zawsze romanse, więc nie unikniemy tego w żaden sposób. Zresztą patrzę na okładkę i sama okładka na to wskazuje, nie ma się co tutaj oszukiwać, ale na pewno przeczytam, bo jej książki są po prostu, wiecie, tak fajnie, baśniowo napisane i emocjonalne, naprawdę, nawet kilka razy przy jej książkach się poryczałam, tak naprawdę. Wstyd się może przyznać, ale tak zdarza mi się, mam takie emocje jak czytam książki, jak bardzo coś przeżywam. Następna książka to jest książka, już wam mówię, tylko mam, słuchajcie, taki miszmasz na tym telefonie, jak sobie to wszystko tutaj pozgrywałam. I muszę się odnaleźć. I patrzcie, nie odnajdę się w tym wszystkim. Nie no, muszę się odnaleźć. Albo się nie muszę odnaleźć. Nie wiem, czy się muszę odnaleźć. To też nie to. Tak, powiem wam, że mam niezły tu burdel. To może opowiem wam o innej książce? Nie, dobra. Wychodzi książka też z Fabryki Słów. Fabryka Słów w tym miesiącu daje radę. Dłoń Króla Słońce. Tu mamy opowieść o chłopaku, który miał być spełnieniem oczekiwań wszystkich, tylko nie swoich. Każdy jakby widzi w nim kogoś innego, chce go wykorzystać w swoich celach i jakby miał spełniać oczekiwania wszystkich. Ojca, matki i lo. No i nie da się ukryć, że coś takiego męczy człowieka. Kiedy człowiek żyje w przekonaniu, że musi spełniać te oczekiwania innych, w końcu się buntuje i zaczyna walczyć o swoje marzenia. I będziemy mieć bohatera, który całe życie się zmaga z jakimiś ograniczeniami, które tak naprawdę były wybrane za niego, ten opór był bezcelowy i tak dalej, aż w końcu chłopowi się zachciało żyć, więc nie ma się co dziwić. Będzie jakiś bunt, będzie pewnie poszukiwanie siebie, swojego miejsca, ale zapowiada się całkiem nieźle. Ma bardzo ciekawą w ogóle okładkę, jak tak patrzę, która za dużo nie zdradza, a jednak jest w niej coś takiego interesującego, myślę, że można tak powiedzieć. No i książka, na którą na pewno wszyscy czekają, drugi tom Krwi i Popiołu. Nie pokażę wam Krwi i Popiołu, bo moje koty zalały mój egzemplarz wodą. I wygląda strasznie i próbowałam go reanimować, ale średnio mi wyszło, mam taką pofalowaną książkę teraz. Ale no, paskudstwa się bawiły, moje paskudstwa, kocie za bardzo lubią się bawić wodą. I była, wiecie, woda do kwiatków, jakoś, nie wiem, jak one to zrobiły do tej pory, nie chcę po prostu wiedzieć, ale wychodzi Królestwo Ciała i Ognia, czyli mamy dalszą część przygód Poppy i Księcia Castilla. No i na pewno się będzie działo. Zresztą to jest chyba taka seria Armin Trost, którą wszyscy mega przeżywają i mega na nią czekają i podbijała po prostu zagraniczne Bookstagram i wszystkie inne Goodreadsy i tak dalej. Więc nie wiem, czy nawet nie można uznać tej serii Armin Trost za najbardziej popularną i taką najbardziej właśnie chodliwą. No i nie ukrywam, że sama też czekam, bo pierwszy to mi się naprawdę bardzo, bardzo podobał. To jest fantastyka New Adult i naprawdę relacja pomiędzy bohaterami jest takim typem relacji, za którym ja bardzo przepadam, który bardzo lubię po prostu czytać, więc mega się cieszę, że będzie ten drugi tom. Myślę, że wydawnictwo zrobi wszystko, żeby tak naprawdę wydać całą serię, a ona, jak dobrze pamiętam, liczy 6 tomów, albo przynajmniej na tyle jest zapowiedziana. I ostatnia książka, która w ogóle tu ni z gruchy, ni pietruchy nie pasuje, jak to u mnie bywa w tych zestawieniach chwilami, Odpowiedź Dawida Icke'a. To jest człowiek, który pisze książki, które wszyscy nazywają teoriami spiskowymi. Nie jest płaskoziemcą czy coś, ale wiecie, nie chcę, żebyście mnie zrozumieli. Nie to, że jestem jakąś zeschizowaną fanką teorii spiskowych i ślepo wierzę w to, co czytam, ale lubię mieć otwarty umysł i lubię poznawać różne punkty widzenia na pewne sprawy i jakby sobie to poddawać analizie, łączyć fakty, zbierać informacje i tak to sobie, wiecie, przetwarzać po swojemu. Lubię coś takiego i nie we wszystkim się zgadzam z Dawidem Icke'em. Przeczytałam jego wszystkie książki, które się w Polsce pojawiły i uważam, że chwilami gościu mocno przegina i nie ma racji, ale chwilami naprawdę jego analizy dają do myślenia. I słuchajcie, przeczytam wam tutaj cytat, który jest w opisie tej książki. Czy to zbieg okoliczności, że plany dla ludzkości, które przewidziałem i opisywałem przez 3 dekady, właśnie są realizowane? A może to najbardziej jaskrawy dowód na istnienie skalkulowanego planu całkowitego zniewolenia człowieka? Głośno powtarzam, że chodzi o to drugie i jestem przekonany, że pod koniec lektury tej książki wyciągniesz wnioski i zgodzisz się, iż teoria zbiegu okoliczności po prostu nie jest wiarygodna w obliczu dowodów.
No tak jak mówię, na pewno nie ze wszystkim się znowu z nim zgodzę, ale właśnie lubię takie książki, które mnie tak angażują mój umysł, że ja siedzę i się nad tym wszystkim zastanawiam i analizuję i szukam w tym informacji. Tak, dlatego głównie czytam te książki, że one pobudzają tą moją po prostu wewnętrzną pasję, rozbudzają mój umysł i fascynację wszystkim, więc to robi robotę. No i tak jak mówię, cenię sobie ludzi z otwartym umysłem, sama staram się taka być i nie zamykam się na nic i nie lubię po prostu ograniczeń, więc przyjmuję wszystko, filtruję to, a potem wyrabiam sobie swoją opinię. To by było na tyle. Wychodzi jeszcze drugi tom Księżycowego Miasta, o nim opowiadałam w zeszłym filmie, jak mówiłam o tym, co przeczytałam, ale faktycznie wychodzi teraz, albo już wyszło, nie pamiętam, bo gdzieś widziałam, że miała być ta premiera chyba 3 albo 1 czerwca, potem widziałam przesunięcie na 15, więc nie mam pojęcia, co już wyszło, no bo przeczytałam, tak jak już mówiłam. No i wychodzi dużo jeszcze innych książek tak naprawdę, jak przeglądałam zapowiedzi, ale już mówiłam niejednokrotnie, że ja w tym roku sobie mocno to ścinam, mocno ograniczam, bo wiedziałam po prostu, że w tym roku nie będę miała tyle czasu na czytanie, ile bym chciała, więc moje wybory są dużo bardziej selektywne. Natomiast jeżeli macie w swoich planach czytelniczych na ten miesiąc, w tych zapowiedziach coś, co przeoczyłam, a wydaje się być mega ciekawe i może by mnie zainteresowało, koniecznie dajcie znać w komentarzach, żebym się mogła bliżej tym tytułom przyjrzeć. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.